No cześć, dziś przychodzę do Was z testem wyjątkowego kosmetyku koloryzującego, ponieważ jest to pierwszy krem CC o naturalnym składzie, który jest dla mnie akceptowalny i który ma filtr SPF 50. Więc moje drogie, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do recenzji i najpierw zobaczcie sobie pierwsze wrażenie, jak wypadło, bo ten produkt ma różki. Ale kochamy diabełki, no nie? Więc zobaczcie sobie pierwsze wrażenie i wracam do Was z pełnym podsumowaniem. Zaczynamy test. Pierwsze wrażenie Eco Cosmetics krem CC. Jest to krem CC, który ma faktor SPF 50, więc uważam, że powinnam go nałożyć na twarz całkiem dużo. Standardowo, jeżeli chodzi o taką ochronę, która powinna dobrze nas chronić w tym faktorze, który jest opisany na opakowaniu, to jest 1/4 łyżeczki. Robiłam Wam o tym film, więc sprawdźcie koniecznie, jak to wygląda w przypadku takich zwykłych filtrów. Ja Wam pokazywałam na przykładzie filtru Wamisa, bo on jest bielący, więc bardzo łatwo było mi pokazać ten efekt. Natomiast dziś pierwszy raz będę testować coś, co jest kosmetykiem koloryzującym, nie tylko pielęgnującym i fotoprotekcyjnym, ale właśnie również upiększającym, wyrównującym koloryt cery. Trochę się obawiam, czy w tak dużej ilości, jak właśnie ta 1/4 łyżeczki, nie będzie dla mnie zbyt ciemny, ponieważ ja go otrzymałam dzięki uprzejmości jednej z Was, gdyż u niej niestety ten kosmetyk okazał się stanowczo zbyt ciemny. Ja mam karnację taką, jaką mam, więc zobaczmy. To jest wersja jaśniejsza i no wycisnęłam tyle, ile powiedziałabym, że to jest ta 1/4 łyżeczki, płaskiej łyżeczki, w odniesieniu właśnie do tego filmu, który robiłam, więc tam możecie porównać. I ja na razie połowę z tego postaram się zaaplikować na, przynajmniej połowę tego, na jednej stronie twarzy, żeby pokazać Wam, jak on wygląda, jeżeli chodzi o kwestię krycia. Ojej, on jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany. Ale w sumie nie ma się co dziwić, bo jeżeli jest to kosmetyk, który ma mieć i wysoki faktor SPF, czyli byłby bielący, i do tego jeszcze musimy zakryć to bielenie wysoką ilością pigmentów kolorowych, to wiadomo, że to będzie miało dość mocne krycie. Ale wiecie co? Już to, co mi się podoba, on jakby nie jest tłusty. On jest treściwy, ale na twarzy, zobaczcie, on w ogóle się nie błyszczy, nie wyświeca. Tak jakby, może nie tyle, że on się od razu wchłania, co po prostu dzięki tej ilości tych pigmentów, no one również mają takie właściwości absorbujące troszeczkę sebum. Same pigmenty w sobie i filtry mają właściwości absorbujące i to nie jest może aż taki efekt jak jakiś puder, jak skrobia, bo te substancje są znacznie mocniej absorbujące przy niższym stężeniu. Dlatego właśnie je wykorzystuje się jako produkty do pudrowania, produkty matujące. Niemniej jednak pigmenty również troszeczkę takie właściwości posiadają, co zwłaszcza przy tak wysokich stężeniach filtrów, przy wysokich właśnie dawkach tych substancji, można odczuć właśnie, że gdzieś tam one jednak absorbują tą fazę tłuszczową i pomagają zachować błyszczenie się cery w ryzach. No i powiem Wam, że nałożyłam znacznie więcej niż połowę tego, co tutaj miałam. Mogłyście zobaczyć w trakcie, że momentami tak by on się troszkę na czole gdzieś trochę rozjaśnił, ale mimo wszystko zobaczcie, że to jest dość ciemny kolor. Tak sprawdzam, czy dobrze go rozprowadziłam. Wydaje mi się, że tak. Chyba... Czy on jest za ciemny? Będę to musiała sobie jeszcze poobserwować, no bo wiecie, ciężko mi trochę to ocenić. Więc będę musiała troszkę poobserwować, ale jak tak patrzę sobie właśnie w lusterko, to mam wrażenie, że on całkiem fajnie, jeżeli chodzi o wygląd mojego dekoltu ramion. Trochę szyja jest bledsza, no ale tak to czasami się zdarza, że się człowiek nie opali cały, więc dobra. Tak to wygląda na chwilę obecną. Tutaj mam ten krem CC, tutaj nie ma. I zobaczcie, jeżeli chodzi o ten połysk, faktycznie ja bym mogła nawet go nie pudrować, nawet bym mogła tak iść na miasto. Przybliżę Was jeszcze do siebie. I zobaczcie, tak ten krem CC prezentuje się na jednej połowie twarzy. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo ładnie ujednolicił koloryt skóry, bardzo ładnie zakrył te moje zaczerwienione policzki, te naczynka, więc muszę przyznać, no efekt bardzo mi się podoba. Czy on ma faktycznie mocne krycie? Wydaje mi się, że tak. Coś takiego średnie,
porządne aż w stronę mocnego. Może nie jest to aż tyle jak Felicea na przykład. Niemniej jednak zdecydowanie jest to produkt z tych mocniej kryjących, co bardzo mi się podoba. I pomimo tego, że ja nałożyłam go dużą warstwę, on nie jest ani tłusty, ani ciężki, ani nic takiego. Nakładam go teraz na całą twarz i jeszcze się Wam pokażę. W sumie możemy to zrobić na zbliżeniu, skoro już jesteśmy zbliżone, więc ja tutaj mam tą resztkę na dłoni. Ja sobie jeszcze go troszkę dołożę. I przy pomocy suchej gąbeczki nakładam. Ma bardzo przyjemny zapach, bardzo mi się podoba. Taki bardzo lekki, delikatny, troszkę słodki, ale nie mdły i z nutą czegoś korzennego, co dodaje takiego pazura temu zapaszkowi. Bardzo ciekawy zapach. Ale absolutnie nie mdły czy męczący. Jeszcze tak sobie wszystko po prostu ujednolicę. Trochę przeciągnę na szyję. Bo nie jestem pewna, czy on jest faktycznie dobrze dobrany. No kurczę, on mimo tego, że ja mam wersję jasną, to on jest dość ciemnawy, więc nie chciałabym gdzieś mieć jakieś plamki. No i moje drogie, jeszcze Was wyostrzę tak dla pewności i możecie zobaczyć na całej twarzy, jak on się prezentuje. No, mi osobiście ten efekt bardzo się podoba i wydaje mi się, że chyba jest całkiem nieźle dopasowany. Oddalę Was jeszcze od siebie. I tak krem CC Eco Cosmetics prezentuje się na całej twarzy. Na chwilę obecną nie mam go niczym przypudrowanego, nie mam konturowania, rozświetlacza, nic absolutnie, jedynie zrobiłam sobie makijaż oka przed wykonaniem tego filmu, więc tak to się prezentuje. W tym momencie pójdę, wykończę makijaż i jeszcze do Was wrócę, żeby się Wam pokazać. Wracam do Was z wykończonym makijażem. Przy tej okazji poprzyglądałam się sobie w lustrze troszeczkę bliżej i muszę przyznać, że mam wrażenie, że tak, odcień jest całkiem nieźle dobrany, chociaż faktycznie jest troszeczkę ciemnawy. Ale wydaje mi się, że to jeszcze ujdzie. Natomiast to, co trochę mi się nie podoba, to jest to, że porobił mi plamy. Starałam się go równomiernie rozetrzeć, jednak mimo wszystko gdzieś jakieś plamy się zrobiły i nie ma takiego faktycznie pełnego krycia. Być może przez to, że ja gdzieś tam potem próbowałam jeszcze równomiernie go rozłożyć, a on z tej strony przysechł, bo jest to produkt, z którym raczej trzeba szybko pracować ze względu na tą wysoką zawartość pigmentów i to, że on bardzo szybko zastyga na twarzy, to tak bym po prostu gdzieniegdzie tu na tych policzkach ściągnęła ten produkt i zostały, prześwitują te moje policzki. Wydaje mi się, że to jest też kwestia tego, że pierwszy raz mam styczność z produktem, który tak szybko zastyga, pierwszy raz mam styczność z kosmetykiem promieniochronnym i koloryzującym, więc w przeciągu następnych dni jeszcze sobie popracuję nad tym, jak go właśnie stosować, jak go aplikować, żeby tych plam się pozbyć. I wydaje mi się, że tu, gdzie właśnie porobiły mi się te plamy, czyli właśnie głównie tu było więcej pigmentu, gdzieś właśnie tam na policzkach, to tam może się zciastkować. Wydaje mi się, że właśnie na brodzie, no, może być różnie. Więc tak to na chwilę obecną wygląda. Myślę, że jeszcze dam Wam znać w podsumowaniu, czy to jest wina po prostu produktu, że on tak ma takie tendencje, czy raczej tego, że ja go może w tym momencie dzisiaj źle rozprowadziłam, bo nie wiedziałam, jak go rozprowadzać, no bo mam z nim pierwszy raz styczność. Jeżeli chodzi o uczucie na twarzy, pomimo tego, że nałożyłam go końską dawkę, cały czas mam wrażenie, że nic na twarzy nie mam. Nie jest to produkt, który jest lekki, ale absolutnie nie jest tłusty, nic z tych rzeczy. Bardzo fajnie, jeżeli chodzi o to uczucie na twarzy, nic ciężkiego absolutnie nie czuję. I dzięki temu, że ten produkt już ma SPF 50, to pod spód ja miałam nałożony tylko krem pielęgnacyjny, a normalnie kiedy używam filtra bez pigmentu, to robię sobie krem pielęgnacyjny, później krem z filtrem i dopiero na to makijaż, więc wiadomo, że mam wtedy więcej tych warstw. W tym momencie całkiem właśnie takie przyjemne uczucie, że na twarzy, kiedy idę na dwór, gdzie jest upalnie, to jednak mam tych warstw na twarzy mniej. W tym momencie mamy godzinę 13, więc ja Wam się pokażę pod wieczór, po kilku godzinach i opowiem Wam o wrażeniach. Wracam do Was z podsumowaniem po 9 godzinach, jest już godzina 23 i tak w tym momencie ten podkład się prezentuje. Patrzyłam na siebie z bliska i faktycznie gdzieś tam
nierównomiernie ten produkt rozłożyłam, więc będę musiała nad tym popracować. Myślę, że spokojnie będę mogła tego produktu nałożyć troszeczkę mniej, czyli tą 1/4 łyżeczki, i w ten sposób starać się szybciej troszeczkę z nim pracować, żeby on mi aż tak szybko nie zastygł. Natomiast te miejsca, w których się obawiałam, że być może on mi się zciastkuje, czyli tutaj na brodzie gdzieś taka plama mi się zrobiła, gdzieś tu na policzku jednym i właśnie tu między brwiami, nic się tutaj złego nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że to taki trochę nadmiar produktu, który tutaj był, on gdzieś fajnie się z cerą stopił i fajnie się skomponował. Cera troszeczkę się wyświeciła, ale jak na tak treściwy produkt, znaczy on nie jest tłusty, ale jednak na tą ilość tych wszystkich pigmentów i tego, jak bałam się, że jednak będzie to mogło gdzieś tam źle na tej twarzy wyglądać, to muszę przyznać, że wcale nie błyszczę się jakoś bardzo, a przypominam, że w tym momencie jak nagrywam, to też widzicie mnie przy świetle studyjnym, które jeszcze dodatkowo sprawia, że wszystkie niedoskonałości są jeszcze bardziej na twarzy widoczne. Troszeczkę starł mi się z nosa, ale nie uważam, żeby to było jakieś przeogromne starcie, żeby coś tutaj wyglądało źle. Uważam, że jak na te 9 godzin podkład prezentuje się bardzo dobrze. Biorę też pod uwagę to, że nie umiem jeszcze z tym produktem pracować, ale jeżeli chodzi o stopienie się z cerą, tam gdzie miałam zbyt dużo go nałożone, tam gdzie te plamy mi się probiły, no to faktycznie gdzieś ten odcień nie był odpowiednio dobrany, ale poza tym mam wrażenie, że ten produkt ma szansę u mnie wyglądać dobrze i gdzieś tam stopić mi się z cerą. Bałam się, że będzie to wszystko wyglądało teraz w tym podsumowaniu znacznie gorzej, więc ogólnie jestem na tak, jeżeli chodzi o dalsze testy. Jeszcze się Wam pokażę z bliska. I tak ten podkład prezentuje się z bliska. Mam wrażenie, że bardzo wyraźnie teraz widać, że gdzieniegdzie na tej twarzy są takie bardziej napigmentowane miejsca, właśnie te takie plamy, chociaż one nie są jakieś bardzo wyraźne, ale patrząc na całą twarz po prostu widać, że gdzieś ten podkład jest nieodpowiednio, kremce C, nieodpowiednio, nierównomiernie rozprowadzony. Ale poza tym zwróćcie uwagę na nos, że pomimo to, że się on tutaj starł, nie wygląda to jakoś tragicznie i mam zdecydowanie zbyt jasny korektor, bo jednak korektor mam dość jasny, a ten produkt to jest najciemniejszy krem CC, podkład produkt koloryzujący, jaki kiedykolwiek miałam styczność. On jest znacznie ciemniejszy niż Felicea w wersji ciemniejszej. Więc to jest naprawdę ciemny produkt i w kontraście z tym korektorem bardzo to widać, więc będę musiała kupić jakiś ciemniejszy korektor. Myślę, że to wtedy będzie też lepiej wyglądać. Ale jeżeli chodzi o samą kwestię tego, jak ten produkt wygląda po tych 9 godzinach i jak bałam się, że właśnie gdzieś tam będą ciacha, no to muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo w porządku. Nigdzie nie powchodził w żadne załamania, zmarszczki, nic takiego, więc ogólnie trochę nad nim popracuję i wydaje mi się, że się dogadamy. Słuchajcie, wyglądało to tragicznie, ale ja do końca sobie nie zdawałam sprawy, jak to naprawdę wygląda i jak naprawdę te plamy wyglądają. To jest zdradliwe, jeżeli chodzi czasem o kosmetyki, że sobie nie zdajemy sprawy, jak coś wygląda z bliska. Patrzymy się w lustro, w świetle dziennym. Widziałam, że jakieś tam plamy są, ale ja nie wiedziałam, że one są aż tak widoczne. Dopiero kiedy właśnie widziałam ten film, kiedy już właśnie oglądałam po zrobieniu tego, jak to wygląda, jak chciałam zobaczyć, jak wyglądało w kamerze, bo jednak jestem bardzo zaintrygowana tym kosmetykiem, chciałam Wam bardzo o nim powiedzieć i patrzę, jak wyszedł pierwszy test i myślę sobie, o matko, ja tak wyglądałam przez ciały cały dzień. Więc zacznijmy od tego minusu, który mogłyście przed chwilą zobaczyć, czyli właśnie jego aplikacja. To jest kosmetyk, z którym trzeba się nauczyć pracować. Ale powiem Wam od razu, że udało mi się. Zobaczcie sobie teraz same. W tym momencie ja mam ten kosmetyk na twarzy i wygląda naprawdę bardzo w porządku. Zbliża Was do siebie. Żadnych plam, żadnych niedoskonałości, wszystko jest bardzo, bardzo w porządeczku, teraz to możecie zobaczyć. Więc to jest po prostu kwestia tego, że ten produkt faktycznie ma formułę, z którą trzeba się nauczyć pracować. Jak? Przejdźmy do tego. Jest to kosmetyk, który całkiem szybko zastyga. Ja jestem jakby przyzwyczajona do tego, że bardzo wiele kosmetyków, które testuję, raczej mają taką formułę, że jestem w stanie wydobyć sobie taką ilość, którą chcę nałożyć na twarz. Tak jak w przypadku na przykład tego kosmetyku, ponieważ jest to SPF 50, zależało mi, żeby nałożyć minimum tą 1/4 łyżeczki. Tak, jest to zalecane, żeby uzyskać odpowiednią ochronę, odpowiedni faktor właśnie tej ochrony skóry, więc nakładałam sobie na rękę od razu taką ilość odpowiednią i nakładałam na twarz takimi plamkami i całą twarz opracowywałam sobie gąbeczką. I to jest błąd. Bo ten kosmetyk przez to, że szybko zastyga, po prostu trzeba inaczej go nakładać. Czyli najpierw wyciskam porcję, którą zamierzam nałożyć na czoło.
nakładam i opracowuję sobie całe czoło. Dopiero kiedy w momencie już jestem zadowolona z tego czoła, zazwyczaj to się gdzieś tam zlewa z tym okresem, kiedy to czoło gdzieś tam czuję, że już zastygło, przestaję dalej ciapać tą gąbeczką, bo zaczyna wtedy się po prostu jeszcze ten produkt dodatkowo odklejać, więc nie. I tak samo potem nakładam znowu jeden policzek, kawałek nosa, gdzieś tam broda i tak samo kolejna porcja, druga strona twarzy. To jest po prostu produkt, który tak trzeba nakładać, a nie przeczekiwać go jakby z nim na twarzy, z tym jego opracowaniem. Ja też zazwyczaj nie sięgam po kosmetyki, które mają działanie takie matujące, które mają lekką formułę, jeżeli chodzi o makijaż, bo nie jestem posiadaczką cery tłustej, więc być może gdybym miała większe doświadczenie z takimi kosmetykami, to jakoś z automatu bym szybciej opracowywała, bo one zazwyczaj też szybciej zastygają na twarzy. A że ja tam raczej lubię takie formuły nawilżające, przeciwstarzeniowe, no to byłam przyzwyczajona, że gdzieś tam ta podniesiona zawartość fazy tłuszczowej jest i ten kosmetyk zazwyczaj tak szybko nie zastyga. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Ta formuła jednak jest taka, że trzeba zrobić to wszystko tak partiami, sprawnie i nie przeczekiwać z tym na twarzy. Natomiast tak naprawdę bałam się, że to będzie większy problem, że nie nauczę się pracować z tym kosmetykiem czy cokolwiek takiego. Nie, naprawdę już podczas kilku użyć ogarnęłam, że aha, czyli to trzeba tak, no dobra, nie ma problemu. Nawet parę razy nałożyłam go palcami, no bo wiecie, myślałam, że może problem jest w gąbeczce. Nie, znaczy inaczej, problem nie leżał w gąbeczce, gąbeczką się też go da nałożyć, ale właśnie palcami również bardzo ładnie dało się go rozpracować na twarzy i też bardzo fajnie wyglądał, więc tak na dobrą sprawę, wiecie, parę razy go użyć, zobaczyć jak to jest z tą konsystencją i elegancko. Nic nie ma żadnego problemu, więc nie mogę się tutaj doczepić. Natomiast w ciągu dnia utrzymuje się bez problemu, nie ściera się. To jest też bardzo ważne. Nie mam potrzeby na przykład go pudrować. Owszem, w tym momencie, wiecie, do filmu ja robię sobie pełny makijaż i również właśnie stosuję puder, no bo lampy tutaj mam. Natomiast przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o stosowanie na co dzień do pracy, nie nakładam pudru. W ogóle, laski, przez to, że ja zrobiłam sobie brwi permanentnym makijażem, ja nakładam tylko i wyłącznie ten krem CC po to, bo potrzebuję jakiejś ochrony, ponieważ jest to pierwszy kosmetyk koloryzujący z filtrem SPF 50, który mogę rekomendować, który w ogóle testuję. No to właśnie postanowiłam, że będę jego używać zamiast zwykłego filtra, bo chciałam zobaczyć, czy faktycznie chroni tą twarz i tak dalej. I tylko przez to go nakładam. Chciałam potestować, czy da się go reaplikować w ciągu dnia. Tak, da się. Jakby kiedy już ta twarz sobie troszeczkę popracuje w ciągu dnia, trochę gdzieś, wiadomo, sebum się wydzieli i ta formuła jakby jest taka trochę inna na twarzy, jak ta twarz sobie popracuje z tym kosmetykiem, to potem dołożenie tego filtra paradoksalnie również gąbeczką jest w porządku i nie powoduje tego odklejania. Więc to też było w porządku, bo też się bałam, że na przykład no fajnie, że kupiłam krem CC, bo celem tego, że ja chcę stosować krem CC jest to, że jest to kosmetyk, który mogę sobie z powodzeniem reaplikować w ciągu dnia, prawda? Bo nie mam możliwości, żeby zmyć cały makijaż po to, żeby nałożyć krem z filtrem i ponownie wykonać makijaż. Więc chciałam kosmetyk, który mogę z powodzeniem dokładać sobie w ciągu dnia. I to jest taki kosmetyk, który się spisuje. Więc pomimo tego, że trzeba z nim szybko pracować, bez problemu, jeżeli chodzi o dokładanie w ciągu dnia, super! I za to bardzo go polubiłam. I więc odkąd mam makijaż permanentny brwi zrobiony, laski, mi się nie chce robić makijażu. Ja się tak rozleniwiłam, że dla mnie naprawdę już to nałożenie podkładu to jest po prostu maksimum, jakie ja robię na co dzień. I wiecie, teraz też jest taki okres, że nosi się te maseczki i tak dalej, więc muszę przyznać, nawet go nie pudruję. Wiem, że w ciągu dnia gdzieś tam go muszę dołożyć, może gdzieś tam troszeczkę przez tą maseczkę z czubka nosa się zetrze, ale ogólnie nie jest tak, że mam ściągnięty makijaż w miejscu, gdzie była maseczka. Duży plus za to, że można go reaplikować w ciągu dnia i wygląda cały czas nienagannie. Jeżeli jest nałożony samodzielnie, bez pudru, on nie ma takiej idealnie matowej formuły, ale też nie jest to coś takiego, żeby się jakoś wyświecał i wyglądał tak błyszcząco, bardzo źle. Jest taki lekki, zdrowy połysk, bo jednak mimo wszystko kosmetyki z dużą zawartością pigmentów i właśnie jednak pamiętamy, że filtry to również są pigmenty, to są białe pigmenty. Dwutlenek tytanu i tlenek cynku służą w kosmetykach do rozbielania kolorów i jak najbardziej, jeżeli chodzi o kosmetyki dobrane do kolorytu Słowianek, Polek, to będą kosmetyki kolorowe, które zawsze gdzieś tam są rozbielone te kolory. No to właśnie ten kosmetyk musi mieć podniesioną zawartość fazy tłuszczowej, bo pigmenty rozprasza się w fazie tłuszczowej, żeby one były równomiernie rozproszone w tym kosmetyku. Więc z jednej strony czuć, że ta faza tłuszczowa tutaj jest, ale przez to, że mamy tutaj bardzo dużo pigmentów,
które jednak też działają troszkę absorbująco na sebum, no to właśnie gdzieś ten efekt jest taki, że ta skóra bardzo naturalnie wygląda, ma taki swój naturalny połysk, naturalny glow, ale nie jest to tak, że jest to tłuste i że każdy z daleka widzi, że wy jesteście tłuste. Nie, absolutnie nie. Efekt jest bardzo naturalny i też jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, robiłam często live'y i pokazywałam, jak ta moja twarz wygląda bez żadnego pudru po całym dniu, właśnie gdzieś tam po reaplikacji, więc serdecznie zachęcam też do śledzenia mnie na Instagramie, ponieważ jeszcze nie zużyłam tego kosmetyku do końca, więc wciąż będę wam pokazywała, jak on na twarzy wygląda. No ale właśnie, jak już tak zahaczamy o tą kwestię kolorystyki, to powiedzmy sobie o największym minusie tego kosmetyku. To jest niestety jego kolor. I tak właśnie ten kosmetyk do mnie trafił, ponieważ go kupiła jedna z moich obserwatorek, która no, ma alabastrową karnację i nie była w stanie używać tego kosmetyku, bo jej chłopak powiedział, że jest po prostu pomarańczowa i ona też widząc się w lustrze stwierdziła, że nie jest to dla niej kosmetyk. Tym sposobem zapytała się mnie, czy ja bym nie chciała tego kosmetyku przetestować, ponieważ ja mam ciemniejszą od niej karnację. No więc przyznam szczerze, że nie będę ukrywać, z niemałym zaciekawieniem i w ogóle takim wow, super, zdecydowałam się, tak, chętnie wypróbuję ten kosmetyk. Słuchajcie laski, ten kosmetyk naprawdę jest ciemny, a to jest wersja jasna, którą testujemy. Znaczy ta dziewczyna właśnie, obserwatorka Ania, ona testowała i teraz testuję go ja. Strasznie jest ciemny. Ja w tym momencie jestem opalona, więc ja jestem w stanie go używać, ale uważam, że w okresie zimowy też byłby dla mnie zdecydowanie zbyt ciemny. Przez to, że wiecie, jak jego się jednak dokłada w ciągu dnia, to też gdzieś tam tych pigmentów jest na twarzy coraz więcej, to krycie jest coraz mocniejsze i ten kolor jego jest coraz bardziej widoczny. Więc jeżeli chodzi tutaj o niego, kiedy nie byłam... Bo wiecie, ja już go stosuję od około 2 tygodni ponad, może nawet 3 jakoś tak plus minus bym powiedziała, więc na początku też nie byłam aż tak opalona jak teraz, więc ta reaplikacja to była taka, powiedziałabym, mocno na styk. Przez ten czas tych 2-3 tygodni ja, wiecie, jeżdżę do pracy, jestem przedstawicielem handlowym, więc mam styczność po prostu przez cały dzień z promieniowaniem UV i pomimo tego, że ja reaplikuję ten UV w ciągu dnia sobie na ciele, to jednak gdzieś tam ja bardzo łatwo łapię słońce, ja się szybko opalam, więc teraz jakby nie ma problemu, to już jest do mnie dobrze dopasowane, reaplikuję sobie w ciągu dnia, jest po prostu elegancko, super git, ale przyznam szczerze, że to nie jest kosmetyk, który będzie odpowiadał osobom o alabastrowej karnacji i obawiam się, że ogólnie, jeżeli jesteście osobami, które mają jasną karnację, możecie z tej firmy niekoniecznie być zadowolone. Faktycznie on jest ciemniutki. Oczywiście teraz możecie sobie zobaczyć również swatch, jak on wypada na tle innych na przykład kosmetyków, więc zobaczcie, faktycznie dość wypada ciemno i jeżeli właśnie chodzi o jego podton, bo o to się również pytacie, jest taki neutralny, lekko brzoskwiniowy, coś bardziej w ten deseń, ale u mnie wygląda to bardzo ładnie, akurat na mojej karnacji to jest bardzo w porządeczku, ja nie mam takiej karnacji, która byłaby na przykład typowo żółta. Chociaż lekko żółte formuły lubię, bo one ładnie neutralizują mi naczynka. Tutaj nie ma typowo żółtego tonu, ale jest taki bardzo neutralny, absolutnie nie jest to coś, co idzie w różowe tony. I jeżeli chodzi o krycie, to jest krycie średnie. Ja właśnie myślałam, że będzie to kosmetyk, który przez to, że ma tutaj dużo jednak tych pigmentów, to jednak będzie możliwość osiągnięcia tego pełnego krycia, ale jednak przez tą formułę, że z nią trzeba nauczyć się pracować i nie ma co przesadzać z tym kosmetykiem, nakładać go zbyt dużo od razu, bo on po prostu wtedy się zaczyna odklejać, źle wyglądać na twarzy, no to muszę przyznać, że nie da się, żeby ten podkład dobrze wyglądał i uzyskać z nim pełne krycie. Nawet gdzieś tam w ciągu reaplikacji, w ciągu dnia to nie jest pełne krycie, to jest średnie. Solidne, oczywiście wyrówna wam kolory, tu mnie też teraz nie widzicie jakiś tam zaczerwienień straszny, chociaż na pewno na zbliżeniu już byście w stanie zobaczyć, że ta struktura skóry gdzieś tam te zaczerwienia troszkę przebijają, ale nie jest to tak, że nie widać nic, że nie ma efektu w ogóle, że w sensie wiecie, jakbyście nie nałożyli nic, ale też nie jest tak, że zakryjecie wszystko, na przykład nie jest to poziom tak jak podkład Felicea. Czy on jako SPF 50 dobrze chroni skórę? No oczywiście ja nie mam tutaj spektrofotometru, żeby móc o tym powiedzieć, natomiast przyznam, że przez ostatni weekend właśnie spacerowałam, wycieczkowałam w 30-stopniowym upale, zwiedzałam ogrody w Czechach i muszę przyznać, że było wtedy bardzo, bardzo gorąco. Słońce, żar lał się z nieba i pomimo tego, że ja stosowałam tutaj sobie filtry, akurat San Ozon sobie na dekolt stosowałam, opaliłam się, gdzieś tam mnie złapało, mnie przygrzało, na twarzy nie. Więc przyznam szczerze, że uważam, że jeżeli chodzi o działanie promieniochronne, sam bez filtra jest w stanie zapewnić odpowiedni faktor SPF i fajnie, że jesteśmy w stanie go reaplikować, bo tym bardziej chronimy tą skórę. Natomiast myślę, że ja go jeszcze będę sobie testować, także nałożę filtr jako pielęgnację,
I też jego dodatkowo jako filtr, który będę mogła reaplikować sobie w ciągu dnia, no bo wtedy mamy jakby takie największe zapewnienie, że ta nasza skóra jest dobrze chroniona. Ale leżało mi na tym do tego testu, żeby zobaczyć, czy on faktycznie jest w stanie tą skórę dobrze ochronić, zwłaszcza przy tej ilości, którą my nakładamy, bo nie da się go nałożyć za dużo, bo on wtedy źle wygląda na twarzy, odkleja się, jakieś plamy się robią, nie da się go za jednym zamachem nałożyć zbyt dużej ilości. Więc czy to jest szans, jest w stanie nam to jakoś chronić skórę? Jest. Ale mimo wszystko będę teraz testowała właśnie również z tymi jakimiś kremami z filtrem typu pielęgnacja i na to jeszcze to jako makijaż z filtrem. Natomiast zależało mi na tym, żeby ten test właśnie całkiem szybko Wam wypuścić, bo myślę, że jeżeli macie się kiedyś decydować na ten kosmetyk, to właśnie w tym czasie, bo on jest dość ciemny, a jednak Wy jesteście zapewne też teraz gdzieś może bardziej opalone niż na przykład gdzieś w okresie zimowym. Kolejna kwestia, ja nie wiedziałam w ogóle o czymś takim, o tym produkcie, dowiedziałam się niedawno, więc tym bardziej chciałam Wam jak najszybciej powiedzieć o tym, że jest taki kosmetyk, hello, zainteresujcie się. No i trzy, aktualnie na Nati jest na niego promocja minus 15%, więc naprawdę warto zwrócić na niego uwagę, oczywiście podlinkuję Wam jak coś, więc popatrzcie sobie na niego. Na Nati macie teraz wszystkie kosmetyki do twarzy minus 15% do końca lipca, więc dziewczyny, warto o tym pamiętać. I jeżeli chodzi również o ten kosmetyk, to tak. Na wdenku, umówmy się, że jak ja go sobie zdenkuję, to wtedy Wam powiem również o tym, jak on działał z filtrami nakładanymi pod spód, zarówno właśnie takimi mieszanymi czy chemicznymi jak San Ozon, Manasu, czy również będę go testowała z filtrem fizycznym. Więc o tym wszystkim będę Wam mówić w denku. Oczywiście możecie się mnie też pytać w wiadomościach prywatnych gdzieś tam później, będę się starała Wam na bieżąco wszystko relacjonować. Natomiast uważam, że pomimo tych delikatnych trudności z samego początku, kosmetyk jest naprawdę bardzo, bardzo w porządeczku, bardzo się z nim polubiłam i z całą pewnością chciałabym do niego częściej wracać. Trzymam mocno kciuki, żeby firma Eco Cosmetics zdecydowała się na wypuszczenie szerszej gamy kolorystycznej, bo jest jeszcze wersja ciemna. Ale to jeżeli to jest ciemne, to ja nie wiem, to ciemne, co tam po prostu musi w nim być, to chyba jak dla mulatek. Ale żeby wypuścili coś jaśniejszego, bardzo bym chciała, bo uważam, że mimo wszystko ten kosmetyk jest bardzo, bardzo fajny i wiecie, ja też jestem trochę z tych osób, która filtrom potrafi wiele wybaczyć, więc jeżeli mam mieć do wyboru podkład o mocnym kryciu, ale bez faktora SPF, a krem CC, który ma faktor SPF 50, ale nie daje pełnego krycia, no to wiecie, ja jednak postawię na to, co mi daje faktor SPF 50, bo chcę tą skórę dobrze chronić przed promieniowaniem. Promieniowanie UV nie tylko wpływa na powstawanie zmarszczek, ale też na pękanie naczynek. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o filtry, dbamy tutaj o zdrowie, zapobiegamy rozwojowi czerniaka. Jestem ciekawa, czy Wy znacie ten kosmetyk, może go testowałyście, może macie do polecenia jakieś inne kremy koloryzujące z filtrem SPF. Możecie jak najbardziej pisać w komentarzach, dawać swoje opinie, chętnie się z nimi zapoznam. Przy czym to, co mnie bardzo bolało, wiele filtrów o naturalnych składach, w sensie nie tyle filtrów, co właśnie takich kremów BBCC, miało etanol. Bo jednak jak mamy podniesioną zawartość fazy tłuszczowej, wiele osób nie lubi takiego efektu, że gdzieś tam na przykład jest jakaś treściwa formuła, że gdzieś tam się coś błyszczy nam na twarzy, więc producenci dodają etanol po to, żeby zminimalizować ten efekt, no bo etanol, naruszając barierę hydrolipidową, sprawia, że wszystko nam się lepiej do skóry wchłania, no i nie ma tego efektu tłustości. Natomiast ja unikam etanolu, jestem osobą o skórze bardzo wrażliwej i nie chciałabym też sobie skóry w jakikolwiek sposób podrażnić, więc po prostu unikam tego składnika. A wiem, że powstało już kilka kremów CC, BB o naturalnych składach, ale właśnie etanol, pomimo tego, że jest naturalny, ja nie chcę go stosować. Tak więc to wygląda. Może akurat jednak dowiem się od Was o jakichś nowych kosmetykach. Bardzo chętnie będę testować, więc dawajcie znać, co się u Was sprawdziło, albo czy miałyście ten kosmetyk, jak on spisał się u Was. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!